Cześć ciekawscy! Kilka dni temu francuski duet znany jako Daft Punk ogłosił światu, że kończy swoją działalność po blisko 30 latach wspólnej pracy. Stworzone przez nich dźwięki przez te wszystkie lata zdążyły odcisnąć piętno w branży i wyznaczyć nowe trendy. Panowie mieli niewyobrażalny wkład w rozwój muzyki elektronicznej oraz m.in. muzycznych gier wideo. Kim są ci mężczyźni, którzy przez długi czas nie pokazywali swoich twarzy? Dlaczego w ogóle zdecydowali się ukrywać własny wizerunek podczas koncertów i wszelkich wystąpień publicznych? Jak doszło do tego, że razem udało im się stworzyć jedno z najlepiej sprzedających się utworów? Skąd wzięła się nazwa Daft Punk? Ile zarobili na swojej muzyce? I jakiej supergwieździe odmówili wyprodukowania piosenki? Czy możemy spodziewać się po nich czegoś w przyszłości? Zostańcie z nami do samego końca, ale zanim przejdziemy dalej, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu zawsze będziecie z nami na bieżąco. Daft Punk to francuski duet pochodzący z Paryża, tworzący muzykę elektroniczną na pograniczu gatunku house. Wielu z Was może nie kojarzyć wizerunku tych panów i wcale się nie dziwimy. Postawili bowiem wyłącznie na muzykę, przez dekady nie pokazywali na występach swoich twarzy, więc szanse na zostanie bożyszczami fanów były znikome. Charakterystyczną dla nich cechą było ukrywanie swojego wizerunku za multimedialnymi kaskami. Jednak jeśli chodzi o stworzone przez nich dźwięki, śmiało można rzec, że kojarzą je miliony ludzi na całym świecie. Zespół ten odpowiedzialny był za jedne z najbardziej popularnych utworów tanecznych i przez 20 lat wpływał na kształt muzyki elektronicznej. Podczas trwającej ponad 28 lat kariery zjednali sobie wielu fanów, tworzyli piosenki, wydali kilka albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy. Formacja ta zrewolucjonizowała świat muzyki i było to coś, co Guy Manuel i Thomas osiągnęli przebrani za dwa roboty. Ale kto właściwie krył się przez tyle lat za maskami? Kultowy Daft Punk tworzyli Guy Manuel de Homem Christo, urodzony 8 lutego 1974 roku i Thomas Banglater, urodzony 8 stycznia 1975. Poznali się w połowie lat 80. Jako nastolatkowie uczęszczali do tej samej szkoły w Paryżu. Dość szybko się zaprzyjaźnili. Łączyły ich wspólne zainteresowania i pasja, a ten fakt sprawił, że zaczęli pracować nad muzyką. Najpierw w 1992 roku wraz z przyjacielem założyli indie rockowy zespół Darlin. Trio wydało piosenkę, jednak utwór otrzymał w większości negatywne recenzje. A jeden z krytyków muzycznych brytyjskiego czasopisma Melody Maker określił pierwsze dokonania tego zespołu jako głupi punkowy śmieć. Jednak zamiast się nad tym smucić, młodzi artyści wykorzystali to jako inspirację dla nazwy swojej grupy. I było to posunięcie, które nadało ton na wiele lat ich kariery. Guy Manuel i Thomas postanowili skupić się na muzyce elektronicznej. Po odejściu Brankowica zostało ich dwóch i w takim składzie działali prawie 30 lat. I tak jako Daft Punk, wydając w 1994 roku swój pierwszy single, The New Wave, zaczęli nabierać wiatru w żagle. W następnym roku ukazał się ich kolejny singiel zatytułowany Da Funk, który od razu stał się europejskim hitem. Niezwykle pozytywna reakcja na piosenkę pozwoliła chłopakom wykorzystać ją jako szablon do ich debiutanckiego albumu Homework, który wydali pod koniec 1996 roku. Guy Manuel, Thomas oraz ich menadżer Pedro Winter od samego początku byli silnie zdeterminowani i domagali się artystycznej kontroli, praw autorskich i posiadania na własność wszystkich swoich nagrań, na które przez lata udzielali licencji dużym wytwórniom płytowym. Ich debiutancki krążek okazał się jednym z najlepszych albumów elektronicznych połowy lat 90. Taneczne kawałki królowały na wszelkich imprezach i dyskotekach, co pomogło wypromować nazwę duetu. Panowie dużo koncertowali i angażowali się w projekty solowe, także poza swoją muzyką. Kiedy myślicie o kimś, kto chce stać się sławnym, zapewne od razu wyobrażacie sobie osobę, która wraz z talentem chce zaprezentować się jak najlepiej, uśmiechając się, dbając o stylową fryzurę i najmodniejsze części garderoby. Jednak Daft Punk i młodzi wówczas jeszcze nastoletni Francuzi mieli w tej kwestii zupełnie inne spojrzenie. Mniej więcej w czasie, gdy ukazał się ich debiutancki krążek, podjęli odważną decyzję o zasłonięciu twarzy, gdy występowali jako Daft Punk. Ale zamiast decydować się na jakiś makijaż, początkowo ukrywali się za maskami Halloween. A jak donosi magazyn Far Out, za pierwszym razem wyszli na głowach z workami na śmieci. Niedługo później wpadli na pomysł, aby powiązać swój wizerunek sceniczny z robotami i tak już zostało. W rozmowie z Rolling Stone Guy Manuel wyjaśnił swoje powody, mówiąc, że nie są wykonawcami, a tym bardziej modelami. Nie byłoby to jakieś super przyjemne dla innych, żeby zobaczyli ich jako zwykłych, prawdziwych ludzi. Jak podkreślił, roboty ekscytują ludzkość i kierunek, który obrali, był trafny. Często też mówili, że nigdy nie chcieli być sławni. Ich pragnieniem było po prostu tworzenie muzyki, którą mogliby się dzielić i dawać słuchaczom radość. Wymyślili historię o tym, że zostali ranni w eksplozji i że właśnie ten wypadek zmusił ich do ukrycia się za maskami. Od tego czasu do dziś panowie z Daft Punk występowali pod takim wizerunkiem. I według NME, jednego z największych czasopism muzycznych w Wielkiej Brytanii, do czasu ukazania się ich albumu Discovery, czyli do 2001 roku, ich hełmy miały kosztować 65 tysięcy dolarów.
Wspomniany album, który promował singiel One More Time, był ich drugim krążkiem. Brzmienie tej płyty było bardziej popowe niż tej debiutanckiej i w pewien sposób wyznaczyło ich tendencję do przekraczania oczekiwań słuchaczy w ich przyszłej twórczości. Tym sposobem ich kolejne wydawnictwo muzyczne, Human After All, z 2005 roku również różniło się od poprzednich. Panowie ujawnili, że materiał został nagrany dość sprawnie, a fani szybko wskazali, że brzmiał bardziej jak podkłady muzyczne. Ale to wszystko miało swój cel. Zabieg ten stanowił podstawę do ich występów na żywo w 2006 i 2007 roku, które obejmowały ważny występ na festiwalu Coachella w 2006. Wówczas ich koncert został nazwany Wielkimi Narodzinami Elektronicznej Muzyki Tanecznej. W 2010 roku grupa ponownie zaskoczyła fanów, pojawiając się na scenie z orkiestrowym albumem stworzonym na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Disneya Tron Dziedzictwo, remake'u filmu Tron. Od tego czasu spędzili następne kilka lat pracując nad muzyką, ponownie podnosząc oczekiwania fanów. Ostatecznie zdefiniowali się jako duet elektroniczny, kiedy w 2013 roku wydali album Random Access Memories, w którym nie użyli żadnego sprzętu cyfrowego. To znaczy z wyjątkiem sytuacji, gdy album był składany. Na tym krążku znalazł się ich wielki hit Get Lucky, nad którym współpracowali z Pharrellem Williamsem i gitarzystą Nilem Rodgersem. Jeśli poprzednich kawałków nie kojarzyliście, jesteśmy pewni, że ten utwór na pewno znacie. Przy swojej czwartej płycie Daft Punk pracowali również z piosenkarzem i autorem tekstów Paulem Williamsem oraz muzykami, którzy wcześniej tworzyli album Michaela Jacksona Off the Walls z 1979 roku. Random Access Memories był ich ostatnim pełnometrażowym krążkiem, za który jednocześnie zebrali najwięcej pochwał i nagród. Między innymi zdobyli w 2014 roku statuetkę Grammy za album roku. Aby uczcić to zwycięstwo, duet chłopaków urządził w Los Angeles gwiazdorską imprezę, w której uczestniczyli Paul McCartney, Madonna, Beyoncé i Jay-Z oraz wielu innych z elity przemysłu muzycznego. Warto jednak zaznaczyć, że nie było to jedyne Grammy na ich koncie. Daft Punk nominowani byli do tych nagród aż 12-krotnie. W ich ręce trafiło 6 statuetek, w tym 4 ze wszystkich 4 nominacji we wspomnianym 2014 roku. A 5 lat wcześniej wrócili do domu z nagrodami za album koncertowy Alive 2007 i piosenkę Harder, Better, Faster, Stronger. Zdobyte światowe wyróżnienia tylko potwierdzają, że zamaskowani panowie z Daft Punk w świecie muzycznym dokonali wielkich rzeczy. Do obszernej listy nagród należy jeszcze dodać m.in. American Music Award, Billboard Music Award, MTV Video Music Awards i wiele innych. W ostatnich latach, zanim ogłosili zakończenie swojej działalności, poza 2 piosenkami stworzonymi z The Weeknd, ich muzyczna produktywność była raczej niska. Jeśli natomiast chcielibyście posłuchać więcej o The Weeknd i dowiedzieć się, co się dzieje ostatnio z muzykiem, odsyłamy Was do innego naszego filmu. Ale jeszcze przez moment zostańcie z nami, by dowiedzieć się, który gwiazdor otrzymał w odpowiedzi nie od Francuzów, kiedy chciał nawiązać z nimi współpracę. Odkąd panowie zdobyli sławę w branży, a ich piosenki były nie tylko popularne, ale także bardzo udane, nie będzie zaskoczeniem fakt, że wielu innych artystów chciało z nimi pracować. Według Niemi jednym z takich piosenkarzy był nikt inny jak sam David Bowie. Zgodnie z publikacją, legendarny Brytyjczyk osobiście zadzwonił do studia Daft Punk, aby poprosić duet o zremiksowanie jednej z jego piosenek. To prawdopodobnie byłoby spełnieniem marzeń wielu muzyków, ale podobno Guy Manuel i Thomas grzecznie odrzucili prośbę. Zasłaniający twarze Daft Punk zbudowali bardzo silny wizerunek. Pojawili się w wielu reklamach, a do ich wyglądu nawiązywano w sporej ilości programów. Rzec można, że ich sceniczne wcielenie stało się podstawą wielu działań w popkulturze. Przyjaciele, skrywający się za kaskami, wystąpili m.in. w wysokobudżetowym spocie Adidasa, w którym pojawili się David Beckham i Snoop Dogg, oraz w reklamie, której akcja toczyła się w porcie kosmicznym Mos Eisley z Gwiezdnych Wojen. Cały ten sukces dobrze przełożył się na konta bankowe Guy Manuela i Thomasa. Ich łączna wartość netto wynosi 140 milionów dolarów, co w przypadku równego podziału wynosiłoby 70 milionów dolarów na każdego z nich. To oczywiście pozwoliło im ulepszyć swoje hełmy i stroje na przestrzeni lat. Jak donosi jeden z prestiżowych magazynów muzycznych, większość ostatnich strojów grupy została zaprojektowana przez Eddie Slimane z domu mody Saint Laurent. Jednak jak to mówią, wszystko gdzieś ma swój koniec. Po prawie 3 dekadach wspólnej pracy nad muzyką panowie ogłosili koniec swojej działalności. I zrobili to w sposób, który niektórzy określili jako prawdziwy styl Daft Punk. Pożegnali się z fanami za pomocą filmu, który pojawił się na ich YouTubie. Materiał zatytułowany Epilog trwa blisko 8 minut. Przez większość nagrania nie słyszymy jednak żadnej muzyki, a ciszę. Panowie chodzą po pustyni, a następnie wysadzają się w powietrze. Pojawia się data 1993-2021, która podsumowuje lata istnienia Daft Punk. Na końcu chór śpiewa Hold on, if love is the answer, you're home, pochodzące z utworu Touch. Ich długoletnia publicystka oficjalnie potwierdziła koniec grupy, ale odmówiła podania dalszych szczegółów. Powód ich rozstania nie jest więc znany. Fani zastanawiają się, czy muzycy planują zupełnie odejść z branży i skupić
skupić się na czymś innym, czy nadszedł po prostu czas na koniec ich partnerstwa, przy czym każdy będzie tworzył coś na własny rachunek. Wielu oczywiście rozważa również, czy definitywne zakończenie historii Daft Punk może wynikać z jakiegoś konfliktu między dorosłymi dziś mężczyznami, których drogi splotły się, gdy byli nastoletnimi chłopakami. Biorąc jednak pod uwagę towarzyszącą im tajemniczość przez dekady, nie jest pewne, czy fani w ogóle poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Powiedzcie ciekawcy, czy wy znacie twórczość Daft Punk? Byliście zaskoczeni zakończeniem działalności? Jak myślicie, czy teraz panowie będą wydawać muzykę solową? A może uważacie, że za zarobione pieniądze będą wieść gdzieś spokojne życie i skupią się na swoim życiu osobistym? Dajcie znać i nie zapomnijcie o subie naszego kanału. A jeśli ten odcinek był dla was ciekawy, polećcie go znajomym. Do usłyszenia, cześć!